są Aga i Ola. Dziś pokażemy Wam, jak pomalować deptą komutkę. Zobaczcie sami, jakie to proste. Komoda z geometrycznym wzorem. Wykorzystanie farb kredowych to jeden z prostszych sposobów zmiany wyglądu mebli, niezależnie od tego, czy są one zrobione z drewna, płyty czy też sklejki. Krok pierwszy. Oczyść mebel ze wszystkich zabrudzeń. Jego powierzchnia powinna być odtłuszczona oraz wolna od kurzu. Krok drugi. Zaprojektuj wzór i dobierz kolory. Do wyznaczenia linii łączenia poszczególnych kolorów wykorzystaj taśmę malarską. Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać inny odcień, możesz wymieszać dwie farby. W przypadku zastosowania jasnych barw konieczne będzie nałożenie dwóch warstw farby. Krok trzeci. Po dwukrotnym zabezpieczeniu komutki woskiem możesz cieszyć się nowym, oryginalnym meblem. Jeśli szukacie więcej inspiracji, znajdźcie nas na Facebooku. Jeśli chcecie nas odwiedzić, zapraszamy do naszej pracowni. Czekamy na Was.